W Lubaniu trwa szereg inwestycji, które przygotowują placówki oświatowe do dobrego rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Na szkole podstawowej numer 1 trwają prace na placu pomiędzy budynkiem szkoły a zespołem boisk, które w roku 2017 i 2016 tam powstały dla braci szkolnej oraz dla okolicznych mieszkańców. Te prace mają na celu odwodnienie tego terenu, bo zwykle po większych opadach na tym terenie gromadziła się woda i ona uniemożliwiała normalne przejście przez ten spory plac placówki szkoły podstawowej numer 1. To jest pierwsza część prac. Druga ta, która już jakby zostanie zrealizowana po odwodnieniu tego terenu, to jest przygotowanie miasteczka ruchu drogowego, miejsca do gry w ping-ponga, czyli takie, powiedziałbym, miejsce rekreacyjne, skierowane głównie na najmłodszych uczestników edukacji w szkole podstawowej numer 1. Trwają już prace wewnątrz, może one nie są widoczne, nie są spektakularne, bo są wewnątrz prowadzone. Przedszkola miejskiego numer 5, a dokładnie na razie wymieniana jest cała sieć elektryczna w przedszkolu przez firmę, która czas temu została wyłoniona w wyniku przetargu. W mieście trwa także kilka innych inwestycji, które mają być zrealizowane jeszcze w bieżącym roku. Chcę też przypomnieć, że mamy do zrealizowania jeszcze bardzo dużą inwestycję, czyli budowa boiska zapasowego przy ulicy Ludowej. Z informacji, które mam, gromadzony już jest materiał przy boisku przez firmę, która to ma wykonać. Jej ma również już ta firma zakupioną trawę, którą się ostatecznie wysadzi przy splantowaniu tych terenów zielonych na dzień dzisiejszy, a docelowo miejsca budowy boiska. Boisko ma być gotowe na koniec października, a to nie koniec sportowo-rekreacyjnych inwestycji. W tym tygodniu albo na początku przyszłego tygodnia jeszcze raz ogłosimy przetarg na wykonanie wodnego placu zabaw przy ulicy Ludowej i jednocześnie na wykonanie już kładki, która połączy tą strefę aktywności od strony boiska przy ulicy Ludowej właśnie z wodnym placem zabaw. To będzie już trzeci przetarg na wodny plac zabaw.